łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca, społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami teraz i zawsze. Amen. Wszystkich bardzo serdecznie witam po raz kolejny w kolejnej odsłonie codziennika biblijnego. Dzisiaj jest 6 sierpnia, wtorek. Hasła, które przeznaczone są na dzień dzisiejszy, które czytam z przewodnika z Biblią na co dzień. Pierwsze z nich zapisane w 63 psalmie, 7 wiersz. Boże, wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych. Ale chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami przesłaniem, które płynie z pierwszego listu do Tesaloniczan, z 5 rozdziału, wiersz 10. To piękne słowa. Słowa, które przypominają nam o naszym zbawieniu w i przez Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 10 wiersz. Takie słowa są zapisane. Jezus Chrystus umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Jest to naprawdę niesamowite przesłanie, które możemy uważać za fundament naszej wiary. Te słowa są pełne miłości, są pełne nadziei. Są to słowa, które przypominają nam, że niezależnie od naszego stanu, czy czuwamy, czy śpimy, nasza przyszłość jest pewna. Nasza przyszłość jest pewna w Chrystusie. To On, Jezus Chrystus, umarł za nas. Te proste, ale potężne słowa zmieniają wszystko. Jego śmierć, Chrystusowa śmierć, nie była tylko aktem męczeństwa. Nie była aktem męczeństwa, ale świadomym wyborem, abyśmy my wszyscy ludzie, wszystkich czasów mogli być zbawieni. Jezus wziął na siebie nasze grzechy, wziął na siebie nasze słabości, wziął na siebie nasze bóle, nasze doświadczenia, abyśmy mogli być uwolnieni od ciężaru grzechu. Abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Te słowa są pełne obietnicy, niezależnie od stanu naszego życia. Czy jesteśmy aktywni, czy jesteśmy pełni energii, czy też być może już odpoczywamy, być może śpimy, może jesteśmy w innym stanie naszego życia. Mamy pewność, że nasze życie jest ukryte w Chrystusie. Śmierć przestała być ostatecznym końcem. Ta śmierć stała się przejściem z doczesności do życia wiecznego. Życia wiecznego z Bogiem. To jest nasza nadzieja, to jest nasze pocieszenie w trudnych chwilach. W momentach smutku, w momentach straty, w momentach cierpienia możemy pamiętać, że nasze życie nie kończy się tutaj, teraz, na ziemi, w doczesności. Bo Jezus pokonał śmierć, a my mamy obietnicę zmartwychwstania. Ta obietnica daje nam siłę, ta obietnica daje nam odwagę, aby stawiać czoła każdemu wyzwaniu, aby stawiać czoła każdemu doświadczeniu. To dzisiejsze przesłanie daje nam również poczucie bezpieczeństwa. W świecie pełnym niepewności, w świecie pełnym zmieniających się okoliczności i niespodziewanych trudności, możemy być spokojni, wiedząc, że nasze życie jest w rękach Boga. Jezus Chrystus umarł za nas, abyśmy mieli pewność zbawienia i wiecznego życia. Ta pewność daje nam stabilność, ta pewność daje nam spokój, nawet w najbardziej burzliwych chwilach naszego życia. Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje nam wiara w Chrystusa, jest niezachwiane. Możemy stawiać czoła każdemu wyzwaniu.
Możemy stawiać czoła każdej trudności, każdemu lękowi, wiedząc, że nasz Pan jest z nami, bo On obiecał, że nigdy nas nie opuści, ani nas nie porzuci. Ta obietnica jest naszym schronieniem i jest naszą twierdzą. To Bóg okazał nam swoją niezwykłą miłość przez swojego Syna. To On posłał Jezusa, abyśmy mogli być zbawieni. Ta miłość jest bezwarunkowa, ta miłość jest wieczna. I na tę miłość nie musimy zasługiwać. Wystarczy, że ją, tą Bożą miłość, przyjmiemy. Dlatego dzisiaj, drogie siostry, drodzy bracia, zachęcam was, zachęcam nas wszystkich, abyśmy żyli w pełni tej nadziei, byśmy żyli w miłości i poczuciu bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że nasze życie jest w Chrystusie i że mamy pewność życia wiecznego z Nim. Niezależnie od tego, co przynosi nam teraźniejszość i co przyniesie nam przyszłość. Nasza nadzieja, nasze zbawienie są pewne w Chrystusie Jezusie. Niech te słowa będą dla nas źródłem otuchy i siły na ten i każdy kolejny dzień. A na zakończenie chciałbym przeczytać słowa, które zapisane są w przewodniku z Biblią na co dzień. Pod osłoną Najwyższego, w bliskości Boga, udziałem naszym jest poczucie bezpieczeństwa, którego potrzebujemy, aby uwolnić się od lęków życia i strachu przed śmiercią. Oby Bóg nam wszystkim błogosławił.